prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest w drodze do pracy Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za nami pierwszy dzień szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19 w tej grupie pierwszej, który zaczęliśmy od seniorów powyżej 70 roku życia, ale do wielu POZ-ów szczepionki dotarły, to wiemy, późno i też właśnie w związku z tym w wielu miejscach ten cały proces ruszy dzisiaj. A jakie są doświadczenia pana doktora z pierwszego dnia? Pogoda nie pokrzyżowała planów dostaw szczepionki? Czy w mojej poradni lekko pokrzyżowała, natomiast nie na tyle, żebyśmy nie wykonali tych pierwszych szczepień. Znaczy szczepionki dotarły jakieś 2 godziny później niż było zaplanowane, no ale wszyscy widzieliśmy, jaka była wczoraj pogoda i trudno się dziwić, no, pewnych rzeczy się też nie przeskoczy, bo pogody jest jaka jest, ale myśmy od razu planowali, że spodziewaliśmy się, że może być tak, że będzie jakieś opóźnienie, więc zaplanowaliśmy szczepienia na popołudnie późne i z lekkim poślizgiem, ale zaczęliśmy te szczepienia. No, wiadomo, było dużo wrażeń takich z pierwszego, jak to zawsze coś nowego, chwilę to trwało, ale po to też zaplanowaliśmy właśnie wczoraj sobie małą grupę 6-osobową pacjentów, żeby nie było jakiejś dużej presji czasu i kolejek, żeby nie tworzyć, bo jedną z tych podstaw opieki zdrowotnej jest właśnie to, że u nas generalnie nie ma kolejek. Zresztą chyba też specjalnie zaskoczenia w tym aspekcie nie było, bo zresztą w weekend, w sobotę informowało o tym Porozumienie Zielonogórskie, którego jest pan wiceprezesem, że tylko nieliczne podmioty zrzeszone właśnie w Porozumieniu Zielonogórskim zdecydowały się na uwzględnienie tego poniedziałku w grafikach szczepień, a jeśli to zrobiły, to w godzinach popołudniowych, żeby mieć ten margines bezpieczeństwa właśnie, żeby nie tworzyć kolejek sztucznych. Tak, myśmy od początku po przeanalizowaniu całej sytuacji stwierdzili, że najbezpieczniej jest szczepić wtorek, środa, czwartek, ponieważ w piątek znowu nie ma już termin ważności szczepionki mija z samego rana, w związku z tym piątek też tam odpada, ale przy tych ilościach, gdzie mamy 30 dawek szczepionki, to spokojnie można na 3 dni rozłożyć. No właśnie, panie doktorze, no to też podkreślają eksperci, te 30 dawek szczepionki na tydzień. No właśnie, nie jest to chyba zbyt dużo, no i w tym tempie no niektórzy się obawiają, że te szczepienia trochę potrwają, czy słusznie? Znaczy na pewno, jeżeli byśmy mieli cały czas tylko 30 dawek szczepionki na punkt, to było bardzo długo. No, prosta matematyka, jeżeli przeliczymy, że chcemy 30 milionów dawek podać, prawda, jak podzielimy przez 30 milion takich punktów by musiało być, oczywiście podzielone potem przez ilość dni, ale tych punktów nie ma aż tak dużo, żeby błyskawicznie zaszczepić. No ale tak, nie mamy szczepionki więcej, więc i tak się nie da więcej podawać w danym punkcie. Mamy nadzieję, że stopniowo będą i dostawy większe tych szczepionek i kolejne firmy dostarczające szczepionki się pojawią na rynku. No chociaż mamy taką sytuację, że Moderna i ta ich dostawa została odwołana dzisiejsza. Nawet zakładamy, że dzisiejsza została odwołana, ale program szczepień musimy rozpatrywać w kategorii miesięcy, a nie pojedynczych dni czy tygodni. Tutaj to oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej, bo im szybciej zaszczepimy jak największą grupę ludzi, tym najsprawniej uzyskamy efekt populacyjny, taki, żebyśmy mogli wrócić do normalności, prawda? I po to robimy, żeby gospodarka mogła się rozwijać, ale no, trochę musimy mieć cierpliwości. No, nie da się wszystkiego naraz. Aczkolwiek chciałoby się. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk, zapewnia, że do końca marca te założenia uda się zrealizować, czyli te 3 miliony zaszczepionych Polaków. Pan doktor jest równie dobrej myśli? 3 miliony Polaków myślę, że powinno się udać, bo jeżeli pogoda nie będzie nas jeszcze bardziej zaskakiwać, no to my też nabierzemy... Czego do końca też wykluczyć nie możemy. Oczywiście, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, ponieważ nie, to jest nie od nas zależne. No, pogoda jest jaka jest i no,
ale myślę, że w końcu te szczepionki dotrą. No wszędzie, jeżeli my jako lekarze docieramy do pracy, to i szczepionki mogą dotrzeć. Do wczorajszego wieczora, do godziny 21, jak informował minister zdrowia Adam Niedzielski, zaszczepionych zostało 770, około 770 tysięcy osób. Mniej więcej 10% z tej puli osób już przyjęło dwie dawki. Jak należy oceniać ten wynik, zdaniem pana doktora? Znaczy, ilość pierwszych dawek w stosunku do tych drugich dawek będzie przez najbliższy czas cały czas dużo większa, bo przyspieszyliśmy podawanie pierwszych dawek i z racji rozszerzenia ilości punktów, bo wcześniej szczepiła się tylko grupa zero w tych 500 szpitalach węzłowych, które podawały szczepionki właśnie, no przede wszystkim medykom. A w tej chwili, jeżeli wchodzimy w kilka tysięcy punktów, w których są szczepienia, no to oczywiście ilość podawanych szczepionki wzrasta, więc pierwszych dawek będzie zdecydowanie więcej w stosunku do drugich dawek, które są skutkiem tego, co 3 tygodnie temu były dopiero początki, pierwsze grupy osób były szczepione. Natomiast po 3 tygodniach od teraz to się znacznie przyspieszy, jeżeli chodzi o ilość drugich dawek, ponieważ no, ci, co teraz ich zaszczepimy pierwszą dawką, dostaną drugą dawkę i to będzie, ten zmienność taka proporcji będzie wyraźna. Panie doktorze, nie brakuje też głosów, że system rejestracji zapisów na szczepienie jest niedoskonały, że być może, jak mówią niektórzy przedstawiciele z kolei opozycji, że trzeba było odwrócić ten proces rejestracji, żeby to nie po stronie pacjenta, a po stronie punktu szczepień cała ta procedura w dużej mierze była organizowana. No przecież te punkty POZ-y mają dostęp do naszych PESEL-i, telefonów. Co pan o tym sądzi? Czy myśmy od początku uważali, że najlepszym rozwiązaniem jest właśnie wykorzystanie punktów podstawowej opieki zdrowotnej? Lekarze rodzinni najlepiej znają swoją populację, najlepiej wiedzą, kogo możemy zaszczepić, kogo powinniśmy zaszczepić i też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w odpowiedni sposób rejestrować pacjentów. Przyjęto inną metodę. No, życie pokazuje, że ona nie jest najlepsza. No niektórzy mówią wprost, no ten szczególnie ubiegły tydzień pokazał jakiś rodzaj chaosu związany z jakąś dezinformacją czy słabą komunikacją. Ludzie nie wiedzieli, gdzie dzwonić, kiedy dzwonić, dlaczego nie mogą się zapisać. No i w związku z tymi kolejkami, które też wszyscy widzieliśmy w mediach, no to wszystko nie stanowiło takiego dobrego przykładu do prowadzenia tego procesu populacyjnego szczepień. Jakość komunikacji jest chyba jedną z najsłabszych elementów tego programu w tej chwili. Oczywiście najsłabszy jest brak szczepionek i mała ich ilość. Natomiast drugi chyba jest właśnie ten taki niskiej jakości komunikacja. My też jako punkty szczepień mamy co chwilę zmiany, codziennie praktycznie nowe komunikaty, a czasami 3 jednego dnia, które od nas czegoś oczekują, coś zmieniają w postępowaniu. To jest bardzo trudne. I oczywiście informacja dla pacjentów, którzy gubią się w tym, kto teraz ma się zgłaszać, w jaki sposób. Często też się okazuje, że pacjenci jednocześnie zgłaszają się i na infolinię, i u swojego lekarza rodzinnego. Tam gdzieś dostają jakiś termin, potem u lekarza rodzinnego, no nie wiadomo, czy przenosić pacjenta z tamtego terminu, gdzie dostali, czy do nas, do poradni, czy już skoro ktoś zdobył miejsce, to go tam zostawić, a u siebie przyjąć kogoś innego. Tu naprawdę brakuje takiego stałego, systematycznego, jednoznacznego przekazu. Również zmiany na przykład w tych grupach uprzywilejowanych, gdzie poszła informacja taka, że najpoczątkowo, że choroby przewlekłe wystarczają do tego, żeby być wyżej w kolejce, co było w planach, ale na następne ileś tam miesięcy później. Teraz znowu doprecyzowano zakres tych chorób, które pozwalają przyspieszyć szczepienie, ale też nie jest to w tej chwili, tylko najpierw szczepimy 70-80-letnie osoby, następnie jak tą grupę skończymy, będziemy 60-letnie i oczywiście między 60 a 70, a dopiero później będą te grupy uprzywilejowane, natomiast z konferencji prasowych
ludzie się dowiedzieli, że mogą wcześniej i też zaczynają do nas dzwonić, przychodzić niektórzy, licząc na to, że zostaną w tej chwili zaszczepieni, a to nie jest jeszcze ten moment. Jeszcze nie ta grupa, nie następna, tylko jeszcze kolejna, to dopiero oni. A to jest ten moment, w którym zrobimy przerwę w naszej rozmowie. Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, jest gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy, jeśli pan pozwoli, zaprosimy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Tymczasem słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję. Doktor Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, jest gościem Radia Lublin. No, rozmawiamy o rozpoczęciu tego procesu szczepień, powszechnych szczepień przeciwko COVID-19. Dziś ten Narodowy Program Szczepień ma być tematem spotkania premiera Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych i sił politycznych w kraju. Co by w takim razie pan doktor podpowiedział politykom na tym spotkaniu, gdyby była taka możliwość? Jeżeli chodzi o polityków, to przede wszystkim, żeby nie podkręcać niepotrzebnie atmosfery i nie tworzyć kolejnego zamieszania, ponieważ ważny jest taki stały przekaz do pacjentów, że szczepienie jest bezpieczne, szczepimy po to, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli zdrowi być i żebyśmy mogli pracować, coraz normalniej funkcjonować i do tego jest potrzebny właśnie brak zamieszania. Medycyna nie lubi zamieszania, nie lubi polityki i my sobie jako medycy poradzimy, tylko żeby nam politycy nie przeszkadzali. Natomiast tam, gdzie można, to oczywiście walczmy o to, żebyśmy mieli jak największą ilość szczepionek w kraju, bo wtedy możemy jak najszybciej przeprowadzić te szczepienia. To też jest jeden z tych problemów właśnie. No, w połowie lutego ma ten harmonogram dostaw wrócić do tych pierwotnych założeń oczywiście. Pojawiają się z kolei też pomysły, że Polska jednak powinna zawalczyć o własną pulę takich szczepionek, no żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, że jest jakieś opóźnienie z dostawami. To jest dobre rozwiązanie. Powinniśmy na własną rękę, poza tym mechanizmem unijnym, szukać możliwości dokupienia dla Polaków tych szczepionek? Znaczy ja tutaj nie mam zdania, nie mam zbyt małą wiedzę na ten temat, jak odbywały się negocjacje, w jaki sposób, jakie są możliwości pozyskania szczepionki. Jako lekarz wiem, że zależy mi na tym, żeby tych szczepionek było w Polsce jak najwięcej, no ale też wiem, że jesteśmy w takim sytuacji geopolitycznej, jakiej jesteśmy. Jesteśmy w takiej sytuacji gospodarczej świata, dostępności szczepionek na całym świecie. Jest deficyt, tak? Wszędzie brakuje i teraz no, nie ma rozwiązań takich, żeby były idealne. Zawsze komuś będzie brakowało tych szczepionek i zawsze ktoś będzie chciał mieć ich więcej i będzie międzynarodowa walka o te szczepionki, co tym bardziej pokazuje, że jest to coś wartościowego i warto się szczepić, bo skoro cały świat walczy, żeby je zdobyć, no to... To zdaje się jedyna szansa, żeby uchronić się przed, no niektórzy mówią przed tym, co nieuchronne właśnie, czyli trzecią falą koronawirusa, ale no patrząc też na liczby, które mamy, czyli jakąś formę jednak chyba stabilizacji zakażeń w Polsce. Wczoraj niespełna 2,5 tysiąca nowych przypadków, najmniej od października. No i pojawiły się w związku z tym także deklaracje o możliwym znoszeniu restrykcji. Niewykluczone, że od 1 lutego część gospodarki znów będzie mogła w jakiejś przynajmniej częściowej formule zacząć działać słusznie. Znaczy to, że mamy w tej chwili stabilizację i zmniejsza się ilość nowych zakażeń, to jest oczywiście efekt ograniczenia funkcjonowania kraju. Pozamykane sklepy, pozamykane część podmiotów, które pracują. Chociaż widzimy też, że cierpliwość niektórych przedsiębiorców już się kończy albo nawet skończyła, zaczynają otwierać restauracje, siłownie. Znaczy, ja ich gospodarczo rozumiem, no bo jeżeli ktoś nie ma z czego żyć, no to walczy o swoje przetrwanie i nawet jeżeli gdzieś tam w tle ma to, że epidemia będzie, nie będzie, no ale on jak nie ma co jeść, no to musi coś wymyślać i tutaj z pewnością no, trzeba podejmować decyzję o odblokowywaniu niektórych miejsc, natomiast nie można tego robić zbyt szybko, no bo nie możemy doprowadzić znowu do takiej sytuacji, jak mieliśmy mniej więcej w październiku, listopadzie, kiedy ten szczyt zakażeń był
bardzo duży i bardzo wysokie wartości, także no, brakowało, pamiętajmy, miejsc w szpitalach, prawda, bo mieliśmy cały czas, co chwilę w każdych wiadomościach jakieś informacje o tym, że gdzieś karetki nie mają miejsca, gdzie zostawić pacjenta, pacjenci zostawali w domu, przez co nam się zrobiło zdecydowanie większa śmiertelność wśród pacjentów i do tego nie możemy doprowadzić, no i rządzenie polega na tym, żeby w umiejętny sposób balansować między zdrowiem, gospodarką, życiem i ja na szczęście jestem lekarzem i podejmuję inne decyzje, tamtych nie muszę, współczuję, kto by nie rządził, to współczuję, że musi podejmować takie decyzje, bo one są bardzo trudne, natomiast ważne jest to, co możemy my jako obywatele zrobić, to ci, którzy mają terminy szczepień, się zaszczepić, a ci, którzy jeszcze nie mają, no to pilnować się cały czas, dystans, maseczka, dezynfekcja. To są te rzeczy, które pozwalają przetrwać nam epidemię i nie dopuścić do trzeciej fali. Przypominamy o tym, o tych podstawowych, żelaznych zasadach w czasie pandemii, o których mówił także Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, który był gościem Radia Lublin. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Wprawdzie, jak rozumiem, teraz szybko do pracy, ale tym bardziej dziękuję, że się udało porozmawiać. Dziękuję również. Do widzenia.